Siemaneczko, słuchajcie, kolejny odcinek Far Cry'a, jednakże doszło do błędu podczas nagrywki. Dwóch odcinków w sumie. Miałem źle podpięty dźwięk ze względu na to, że w Far Cry'u nie możesz przejść sobie na dany tam rozdział, epizod. No to jesteśmy dwa odcinki do tyłu. W dużym skrócie muszę wam powiedzieć, o co chodzi. Jest taki gość, który się nazywa Buck, do którego zaraz będziemy szli. Gdzie ty, Buck, jesteś? Tu jest Buck. I ten Buck kupił od Vasa naszego kumpla Kifa. I aby aby uratować tego naszego kumpla, musimy współpracować z Buckiem i odnaleźć dla niego sztylet, który pojawił się nam w narkotycznej wizji u Sintry. Więc tak wygląda sytuacja. W jednej z misji szukaliśmy elementów kompasu, magicznego kompasu, bo tak ten kompas wygląda, na taki, że tak powiem, można powiedzieć, się tytułuje. Znaleźliśmy kompas na statku zdobytym przez piratów, statek oczyściliśmy, no i oczywiście wysadziliśmy ten statek, jakby inaczej. Następnie idąc, znaleźliśmy podziemne ruiny, podziemną świątynię japońską, japońskiej kultury, gdzie znaleźliśmy kolejną część kompasu. I oczywiście, myślę, że bez większego zaskoczenia, doszło do wysadzenia. Czy ja tu przejadę? Pewnie nie. Także jesteśmy archeologami, którzy wszystko niszczą. Taki stereotypowy archeolog, który znajduje coś w filmie i później jest jedna wielka rozpierducha, bądź jak Nathan Drake w Uncharted i ostatnio też Lara w najnowszych Tomb Raiderach. Wszystko wygląda, że taki stereotypowy z nas poszukiwacz skarbów. Obstawiam, że jak zdobędziemy ten sztylet i uratujemy naszego naszego kompana Kifa, to ten sztylet zostanie utopiony w tym baku. Gość jest mocno stereotypowy, lubi opowiadać historie, co zapewne zaraz zobaczycie, a ja ewidentnie mam jakiś problem z tym bugiem. No, ewidentnie. No jest i ten dureń. Posłuchajmy więc, co ma nam do powiedzenia, do przekazania. To jest właśnie ten kompas. Compass points down the hill. What? No, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's too. A legend has it that this guy, he went all pharaoh, got the locust to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Tylko ja mogłem tak zrobić. Nikt inny, tylko ja. Mogłem się tak zabić w głupi sposób. Aha, czyli świetnie. Wejście jest na górze, a nie, może tu być wejście. Dobra. Także wszystko na spokojnie. Tu mamy wejście. Ja pytałem, że to będzie grobowiec tego
Li Konga, tylko też pytanie, czy będą tutaj piraci? Są piraci. What are they doing here? Did Buck tip them off? Okay. Dobra, udało się sprzątnąć Gaugana. Dobra, oni wiedzą, że ja tu jestem, więc... Jakiekolwiek teraz skromności. Hedziki, sympatyczne hedziki. Punkt umiejętności. Bardzo miło. Dobra, wszystko wskazuje, że to tam. Jednakże tutaj widzę, panowie coś tam pogrywali sobie. Kamizelka. Kamizelka myślę, że się nam może przydać. Ło! Jak w Mario. Dobra, zakończmy te. Dobra, oni są na. Teoretycznie mam tak zwany high ground, więc powinienem sobie z nimi dużo lepiej poradzić niż oni ze mną. No tak. Co mogło pójść nie tak, powiedzcie? Co mogło pójść nie tak? Tak bardzo chciałem na Mario się wbić. Pięknie. Dobra. Nie poszło tak tragicznie jak za pierwszym razem. Już chyba teraz trzeba przejść. A chociaż. Nie jest tak tragicznie. Mogę cię przeszukać? Czy tak niekoniecznie?
Mamy kamizelkę, bardzo mnie to cieszy. Mamy apteczkę, co mnie również cieszy. Chyba pozbieraliśmy wszystkie strzały. Także miło, miło i sympatycznie. Dawaj hajs. Szczerze mówiąc, teoretycznie teraz mam tyle hajsu, że... Dobra. To było całkiem żwawe. Sprytne. Ma wyrzutnie. Patrz, zdjąłem go. Dobra, tu jest już trochę gorzej, ale pewne rzeczy zawsze są. I na górę. Szybciutko. Głupku. Się tak nie robi. I tak samo. Właśnie tego nie widzieliście, ale ten kompas również otwiera wszelakie dziwne drzwi. Open sesame. Wow, this place is huge. No jest bardzo duże to miejsce. Bridge's toast. Gotta be another way. Chyba tutaj dookoła możemy sobie obejść. Oh man, it smells like sulfur. That or I have really bad BO. Powoli się nam kończą leki. Ale myślę, że z tym, co mamy, powinniśmy sobie poradzić. To jest chyba ten grobowiec. Słyszę, tylko nie wiem co. Waran. Jeszcze jeden gdzieś musi być. Heh.
This guy was really, really crazy. Stawiam, że sztylet może i będzie. Zabierz nogę, gościu. Mamy sztylet. W końcu. Udało się go zdobyć. You're not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? Yeah, I have the knife. I'm coming. Meet me in my place. Czuję, że... Na tym spotkaniu będą goście. Mam takie dziwne wrażenie. Daleko do tego twojego miejsca? Rzucimy się tutaj do obozów. I wtedy może się da, bo nie wiem dlaczego myszka jest zblokowana. Widzicie, dotąd tylko mogę dojechać. I teraz nawet na dół nie mogę. Okej, czyli do Bedtown się wybieramy. I stamtąd będziemy mogli naszego... Zresztą, że przy okazji jak jesteśmy... Użyję klawiatury. Tyle mam hajsu, że... Would you like to buy? Gakide. What about me? I want you. Looking for a story to redeem me after I... Na samej górze? Jak tu się dostać na tą górę? Dobrze przeskakiwałem jakiś czas temu. No jeżeli ten sztylet jest ważny dla Cintry. Cintry, sorry, nie Cintry. Cintra to jest kraina w wiedźmińskim lore. Więc jeżeli on potrzebuje, Citra potrzebuje, to obstawiam, że i was potrzebuje. Obstawiam, że on będzie dla wasa tutaj chciał. Ewentualnie będzie chciał zamienić mnie na sztylet. W końcu to jest was. Zobaczmy. You found it. Go on, give it over. Keith first. All right. Through the door. No tak średnio ci ufam. You gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Can you imagine getting shivved by this? It's like Shakespeare stabbing him with his quill. Na pewno jest Keith? Please no more. Please, I beg you. I can't take any more. Jason, you gotta get me out of here. Begging you, please. You gotta get me out of here, man. No to... You out, okay? Yeah, you promise. You gotta promise me. Yeah, look, about that, mate. I am grateful, mate. And, I'd really like to show my appreciation, you know. Proper. Like a man should. Uh-huh. You could leave, you fuck! No, 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 actually, what I said was, Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that you door. You are what I say you are. Czyli... I'll take your bloody if you like. I like my meat rare.
Ten quick time. No i chyba gość wyłapie. Najlepsze jest to, że te walki... I've got you. Jason? You sure he's dead? Everything's gonna be okay. Come with me, I know a place where you'll be safe. No, to jednak bezboleśnie się udało go uratować. Ciekawe, ciekawe. Myślałem, że będzie dużo gorzej, a tutaj pyk, pyk, pyk. Chwila, moment i mamy to. Czyżby jakiś drugi rozdział? Daisy Lee's and Oliver are here, you'll be safe. Look, just don't tell them about this, okay? I won't. All this fuck, man. I thought I could handle my shit. And I can't. Look, you'll come back from this, alright? None of us will. I'll get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape, and they shot him. Co? Keith? I'm sorry. Keith! Hey. Not Riley. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed him. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Uh-huh. Hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of Stop you. Stop making this about us! What? Whoa, mommy. Just died, and I need to deal with it on my own, okay? Okay. I'll be here if you need me. Na razie jedyne co potrzebujemy to dowiedzieć się więcej. Więc czerwona pastylka i mamy odlot retrospekcyjny. Zobaczmy co tam ciekawego. O nie. I co, nie będę tańczył teraz? Udawał? Okej. Okay. Jason lubi się bić. Jego wina złoto. Munchies, man. All I need is an ankle tattoo, and this trip is complete. Are you looking for a Yancha tattoo? Yeah. I know this great guy near the Scion BTS station. Oh, hey, everyone. This is Doug. He's the DJ here, an all-around excellent guy. Hey, Doug. Hey, Doug.
Jason says you guys are doing the Asian thing. Yeah, Bangkok was our last stop. Good choice. Always good to go with the bang. Oh! Definitely. You know it. So, you got anything else specific planned? Ah, we're just seeing where the flow takes us. Right. Well, you guys have money, right? Yeah, you got enough to charter a boat? That guy does. Because I know this island where you could do anything. Wow. All right, well, what about something extreme? Skydiving? Oh, shit! You get a plane, you parachute down to the island. That's what I'm talking about! Jump blind? That's risky. Oh, come on. It is, it's risky! We can go tomorrow. Come on, babe! Why are you acting like such a pussy? Lisa, it's perfect. Now we have to do it. We're in. So where's this island? Czyli Jason przycisnął tutaj wszystkich, aby wylądować na tej wyspie. Nie no, świetnie Jason, no. Brawo. Myślę, że na pewno to, że straciłeś dwóch braci, napawa cię totalną dumą. Całkowitą wręcz. No coś tutaj jest? Myślę, że warto sprawdzić. A, tu możemy gdzieś na górę wleźć. To nie, nie chce mi się. Czy mam jeszcze jakieś wesołe tapki? Czy aktualnie jest koniec? Dobra, aktualnie nie ma. Czyli pewnie kogoś znajdziemy, to będzie kolejna wesoła tabletka z dużą dawką retrospekcji. Aczkolwiek już mamy praktycznie wszystko, tak? Został nam ten pewnie ostatni element, jak oni tutaj skoczyli. Więc... O, musimy dla Citry oddać nóż. W sumie możemy to od razu zrobić, no nie mamy za... za długiego odcinka, więc te 27 minut, które teraz mamy, to powinno być ok. Odniesiemy, mam nadzieję, że to tylko będzie odniesienie, ewentualnie może jakiś mały questik. Jeżeli będzie jakiś mały questik, no to będzie mały questik, no. Ognie się palą, tak jakby na mnie czekali. Ej, dobrze pamiętacie? Odchodziłem stąd z jakimś, z tego co pamiętam, że był. I had nearly forgotten your face. I'm glad to see you. The knife. It is in your hands. I have it. You return to us bearing that which has been lost. That blade spit the blood of our ancestors. It has been conquered. The dead have been avenged. Okej. What is it you desire? To save my friends. Are you sure? Kill Voss and Hoyt. Okay. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. And the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior from the Northern Kingdom heard of the giant and vowed to slay him. Painted Tata on his body, took power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the lotus pond. The giant arose from still waters, and the warrior raised his dagger. He
cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakyu, our people. No, okay. Prove you are worthy of the Tatao. Help us free our captive warriors, and I will give you the power you desire. I'll do it. And I will see you again soon, warrior. Coś tu Jason lekko omotany chyba został. Można mu powiedzieć. Musimy opuścić świątynię. Jeszcze się poparzyłem. Jason, we are leading an attack against a convoy of prisoners taken by Vaz. Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. They're in Churchtown. They'll be very happy to help you. Okej. Czyli jest to nasz następny punkt wycieczki. A tą wycieczkę wykonamy w następnym odcinku, także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się jak najbardziej wam podobał. Trzymajcie się do następnego. Hej.